na czym polegał Państwa projekt? Wolontariusze za granicy przyjechali na teren Podlasia, aby realizować swoje projekty w placówkach edukacji formalnej. Młodzi ludzie mogli nauczyć się, że inne kultury to jest coś, co warto poznawać, odkrywać, że języki obce to nie jest tylko kolejny przedmiot w szkole, ale faktycznie coś, co może przydać się w życiu. Wolontariusze z Europy, którzy do nas przyjeżdżali z różnych krajów, z Hiszpanii, z Włoch, teraz gościmy wolontariuszkę z Gruzji i z Niemiec, wnoszą do szkoły taki powiew świeżości, takiej pozytywnej energii. Ponieważ są to osoby młode, wzbudzają ogromne zainteresowanie naszych uczniów i wspierają nas w naszej takiej codziennej pracy z uczniami. Jestem bardzo szczęśliwa w tej szkole i myślę, że dzieci lubią mnie. Jak wyglądały relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami, a edukatorami z innych państw? Wolontariusze europejscy są bardzo cieplej przyjmowani przez naszą polską społeczność. Wzbudzali ciekawość wśród uczniów, nauczycieli. Jestem w Hiszpanii, jestem szczęśliwa, lubię grudek. Mamy zajęcie w świetlicy i też mamy zajęcie na lekcjach języków obcych. Podczas zajęć proponują coś nowego, coś, z czym nasi uczniowie nie mieli dotychczas do czynienia. Moim zdaniem wolontariat europejski w mojej szkole się sprawdził.